Cześć, nazywam się Angelika Dam, a to jest podcast o lekturach inaczej. I w moim ostatnim podcaście opowiadałam o Józio Kowalskim, głównym bohaterze Ferdy Durkę. On jest oczywiście najważniejszą postacią tego utworu, bo to właśnie z jego perspektywy, przy pomocy jego narracji poznajemy świat wewnątrz utworu. I od samego początku jesteśmy, jakby to ładnie powiedzieć, wrzuceni w jego życie. Dowiadujemy się, jakie ma problemy, ile ma lat i jak traktują go ludzie. Ale Józio poznaje świat poprzez relacje z innymi bohaterami i to właśnie dziś chciałabym się na nich skupić. Mam nadzieję, że ten podcast razem z filmem, który znajdziecie na moim kanale i wspomnianym już przeze mnie materiałem o Józiu, pozwoli Wam lepiej zrozumieć tę lekturę i zapamiętać najważniejsze wątki i postaci. Bo chociaż Ferdy Durkę jest trochę dziwne, ja wiem, to jest to lektura warta uwagi i musicie mi uwierzyć, że często jest to jedyna taka naprawdę chętnie czytana przez licealistów pozycja. Wiem, że się powtarzam, bo wspomniałam już o tym kilkukrotnie, ale jest to jedna z rzeczy, która zaskoczyła mnie w pierwszym i kolejnych latach mojej pracy, bo dla uczniów Gombrowicz jest wciąż żywy, w pewien sposób nowoczesny. Jego obserwacje na temat świata trafiają do młodych ludzi, znajdujących się w okresie dojrzewania, mających poczucie konieczności takiego określenia się, wystawionych też na oceny innych ludzi. I o ile może do nich nie przemawiać to, co pisze Mickiewicz czy Sienkiewicz albo Żeromski, o tyle z pewnością bliższe są im obserwacje na temat świata i człowieka autora Ferdy Durkę. Zacznijmy zatem od profesora Pimki, którego poznajemy już na początku utworu. Pimko jest kulturalnym filologiem z Krakowa, takim klasycznym belfrem, którego celem jest upupianie uczniów. Jest wizytatorem, kontroluje to, w jaki sposób szkoły radzą sobie z tym, by przyprawiać uczniom gębę. I tworząc tę postać, Gombrowicz inspirował się postacią Tadeusza Sinki, polskiego filologa klasycznego, profesora Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego. Sinko zajmował się nie tylko badaniem literatury klasycznej, w obrębie jego zainteresowań była także literatura romantyczna. Pimko ma fantastyczną gębę belfra. Z pobłażliwością traktuje uczniów i nie słucha tego, co mają do powiedzenia. Na przykład nie słucha naszego głównego bohatera, gdy ten nie chce iść do szkoły, a nawet przemocą zabiera go później do rodziny młodziaków. Pimko stosuje anachroniczne chwyty pedagogiczne, jak wtedy, gdy chce przechytrzyć uczniów szkoły Piórkowskiego i uważa, że jeśli będzie traktować ich jak niewinnych, to oni zaczną zaprzeczać tej niewinności i ostatecznie sami wtrącą się w taką dziecinność. W istocie jednak Pimko nie wie lub może nie chce wiedzieć o środowisku uczniów tyle, ile mu się wydaje. Spójrzcie na to, w jaki sposób interpretuje pojedynek na miny. On uważa, że chłopcy tylko bawią się piłeczką. I ja już o tym mówiłam, ale moim zdaniem w tym fragmencie utworu zawiera się pewna bardzo trafna uwaga na temat funkcjonowania szkoły. Mianowicie taka, że świat uczniów i świat nauczycieli są od siebie wyraźnie oddzielone. Nawet jeśli nauczyciele sądzą, że znają swoich uczniów, to w istocie jest to tylko pewną ułudą, znają tylko pewien ich obraz. Nawet jeśli Pimko ma rację, że chłopcy są jeszcze niewinni i niedojrzali, to jego obserwacja nie jest wynikiem jakiejś takiej wielkiej przenikliwości, a raczej tego, jaką gębę belfer przyprawia uczniom. Zwróćcie uwagę na to, że lekcje i przerwy w Ferdy Durkę mają zupełnie inną dynamikę. Jakby Gombrowicz chciał podkreślić tą rozdzielność tych dwóch światów belfrów i uczniów. Wracając jednak do tej głównej roli Pimki w tym utworze, profesor świetnie radzi sobie z przyprawianiem gęby. Dowodem na to może być fragment utworu, w którym Józio trafia do rodziny młodziaków. Rodzina nowoczesna zakłada mu wtedy taką gębę poważnego młodzieńca, takiego trochę przedwcześnie starego, właśnie dzięki Pimce. To on w taki sposób przedstawia Józia w nowym środowisku, chcąc sprawić, że bohater zakocha się w Zucie. Jeśli przeczytaliście Ferdy Durkę, to wiecie, że gęba Pimki z początku utworu zostaje obnażona. Józio w pewnym momencie trafnie odczytuje go, też wyczuje taki jego pociąg w stosunku do Zuty i wykorzysta to. Okaże się bowiem, że nieznajomość Norwida tylko podnieca belfra.
Kiedy Józio jako Zuta, oczywiście w formie listu, zaprosi profesora na nocne spotkanie, nie wiem jakie określenie byłoby tu bardziej trafne, ten ukaże się czytelnikowi z zupełnie innej strony. Już nic nie zostanie z jego szlachetnej gęby Belfra, Józio nazwie go pedagogiem zmysłowym i zwróćcie uwagę na to, jak roznamiętniony jest Pimko, kiedy wchodzi do pokoju Zuty, jak podnieca się tą niepoprawnością całego tego spotkania, tym, że Zuta nie przejmuje się jego stanowiskiem i jest taka wyzwolona. On w pewnym momencie mówi jej: koleżanką, jesteś moją. O jakże zmienia się jego zachowanie, gdy do akcji wkraczają młodziakowie. Jak tchórzliwie próbuje wycofać się z całej tej sytuacji, tłumacząc, że wpadł do nich tylko po to, aby skorzystać z toalety. Ten kontrast niszczy cały dotychczasowy etos Belfra, niszczy prawdziwość jego gęby. Bo Pimko ma gębę Belfra, ale jawi się nam jako niewolnik tej formy. Kiedy nadarza się okazja, okazuje się, że pragnie relacji z młodością, pragnie być kolegą, zbratać się. I ja wiem, że to określenie stosujemy raczej wobec relacji Miętusa z Walkiem, ale on pragnie tego zbratania się z Zutą. Tym, co niejako tworzy Pimkę, był jego autorytet. To on powodował, że uczniowie musieli się podporządkować, przyjąć nadaną im gębę. W czasie wydarzeń poprzedzających bój z młodziakami, Belfer traci cały swój autorytet. Okazuje się, że ta gęba była sztuczna, podszyta rzeczywistym pragnieniem młodości. Jedną z najważniejszych postaci tego utworu jest Miętus. Towarzyszy on Józiowi w szkole, bo tam się poznają. Będzie także obecny w mieszkaniu rodziny młodziaków. Nawet ucieknie z niego wraz z Józiem po tym, jak zgwałci służącą. Wreszcie to jego pragnienie walka, chłopca bez gęby, sprawi, że bójka wybuchnie także w rodzinie Hurleckich. Miętus ma w rzeczywistości na nazwisko Miętalski, a w szkole przewodzi grupie chłopaków, którzy sprzeciwiają się niewinności. Miętus jest taką postacią buntownika, który sprzeciwia się roli szkoły. Walczy nie tylko z systemem szkolnym, ale też z niewinnymi uczniami, którym przewodniczy Syfon, czyli Pylaszczkiewicz. Miętus właściwie od początku tego starcia z Syfonem wie, że skazany jest na porażkę, bo nawet jeśli pokona Syfona, to ten zrobi z siebie męczennika niewinności. Ujawnia się tutaj właśnie Miętus w tej sytuacji jako taki bardzo wnikliwy obserwator, świadomy swojej pozycji i zawiłości relacji międzyludzkich. To właśnie dlatego Miętus uważa, że gwałt przez uszy, to uświadomienie, jest jedynym możliwym rozwiązaniem całego konfliktu. I warto tutaj dodać, że pojedynek na minę, który pewnie znacie, przegrywa Miętus, a mimo tego, jak wiecie, gwałci Syfona. Śmierć Syfona nie przyniesie ulgi Miętusowi, bohater i tak pozostanie z pewną gębą. Ja tutaj proponuję zatrzymać się na sekundkę i tak zastanowić się nad tym, jak Miętus widzi dojrzałość. Bo moim zdaniem dojrzałość w umyśle Miętusa jawi się jako taka wulgarność, niechęć do ideału, w którym służy Syfon i pełne uświadomienie pod względem seksualnym. Czy w istocie na tym polega dojrzałość? Gęba dojrzałości tworzona jest przez Miętusa jako opozycja do niedojrzałości. Skoro upupiony Pylaszczkiewicz jest niewinnym idealistą, to Miętus musi stać się jego przeciwieństwem. Wszystko to jednak jest tylko gębą, sztuczną pozą, bowiem nasz główny bohater jeszcze w szkole odkrywa, czego tak naprawdę pragnie Miętalski. Bo Miętus tak naprawdę pragnie naturalności, braku gęby, a tę naturalność uosabia postać Parobka. W pewnym momencie utworu Syfon dostrzega, że dojrzałość jest tylko sztuczną pozą Miętusa i odkrywa, że pod tą fasadą kryje się pragnienie ucieczki od formy, ucieczki od gęby. Miętus ma zatem dwie twarze. Z jednej strony jego gęba jest wynikiem upupiania, któremu się sprzeciwia, z drugiej zaś, podobnie jak główny bohater, chce uciec od formy, walczy z narzuconą mu gębą. To dlatego z jednej strony bohater jest agresywny i wulgarny, z drugiej zaś pokazuje swoją czułą stronę wtedy, kiedy ma szansę zbratać się z Parobkiem. I mi się wydaje, ale nie musicie się ze mnie zgadzać, że chyba powinniśmy ocenić go jako bohatera pozytywnego. Bo dla Gombrowicza kluczem jest świadomość formy, świadomość gęby, a w wyniku tego uświadomienia podejmowanie takiej próby ucieczki od narzuconego schematu. Nawet jeśli Miętus ostatecznie dowiaduje się, że każdy, nawet Parobek ma gębę, to nie powinniśmy unieważniać jakby tego sensu jego poszukiwań, wręcz przeciwnie, docenić jego starania, bo uciekając od formy zawsze wpadamy w kolejną formę, ale to właśnie na tym polega istota życia i nie powinniśmy traktować tego jako życiowej porażki tego bohatera.
I teraz zażartuję sobie tak trochę po gombrowiczowsku i powiem, że na zasadzie symetrii powinniśmy teraz omówić Syfona, bo przecież to jest oczywiste, że ci bohaterowie na początku utworu stworzeni zostali względem siebie. Ich gęby są swoimi przeciwieństwami. No pamiętajcie, że Gombrowicz mówił o tym, że człowiek nie jest sam w sobie, a zawsze wobec kogoś. Syfon, czyli jak już mówiłam, Pylaszczkiewicz, jest chłopcem niewinnym. Jest świetnie przygotowany na każdą lekcję, bowiem jest najlepszym uczniem w klasie. Jest idealistą, chce, by na świecie zapanowała czystość i niewinność. Jest w zasadzie marzeniem każdego z nauczycieli pracujących w szkole Piórkowskiego. I w sumie temat ten można rozwinąć. Syfon jest, takim kimś, kto jest niczym narzędziem w rękach nauczycieli. Jest zawsze przygotowany, zawsze ostatecznie będący kołem ratunkowym na nieudanej lekcji. I przy okazji przypomina mi tutaj się scena znana chyba z każdej szkoły. Pamiętacie pewnie tę sytuację, gdy do szkoły przychodzi kontrola z kuratorium i zastanówcie się, jak w takiej sytuacji zachowują się nauczyciele. Moja dawna polonistka chyba by się tutaj nie obraziła, gdybym wyznała, jeśli wyznam po prostu wprost, że kiedy ja byłam w szkole, to ja też byłam takim trochę Pylaszczkiewiczem, zawsze przygotowana, gotowa, tak wiecie, wyrecytować materiał nie tylko przed klasą, ale i przed niespodziewanymi gośćmi. Syfon przyjął gębę niewinności w opozycji do Miętusa, nie chcąc być, tak jak on, podporządkował swoje życie służbie idei. Niestety, mimo tego, iż triumfuje w pojedynku na minę, musi zapłacić za swoją niezłomność. Pogwałcenie ideałów powoduje, że Syfon załamuje się i popełnia samobójstwo. Ale nie wiem, czy wy też tak macie, bo pomimo tego, co przed chwilą powiedziałam, pomimo tego smutnego losu tego bohatera, to ja nie czuję do niego za bardzo sympatii i tak w sumie jakoś niespecjalnie mu współczuję. I zawsze na lekcji śmieję się, że to dlatego, że właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, ten Syfon jest taki podobny do mnie, taki wiecie, zawsze przygotowany. Ale przyczyną mojego braku sympatii jest raczej ta naiwność bohatera, taka niechęć do szerszego spojrzenia na to, co dzieje się w szkole. Bo w porównaniu do Miętusa bohater ten wykazuje się dużo mniejszą wiedzą na temat funkcjonowania ludzi, ich relacji z formą. Niezwykle interesującą bohaterką powieści Gombrowicza jest Zuta, córka młodziaków, pensjonarka, która ma sprawić, że Józio przyjmie gębę niedojrzałości. Zuta jest taka swobodna i naturalna, jest uosobieniem nowoczesności, bo nawet jej strój, na który składają się sweter, spódnica i sportowe obuwie, jest nowoczesny, a także jej zachowanie. Zobaczcie, ona jest taka bezczelna, kopie Józia i nie wstydzi się tego, że nie zna Norwida. Symbolem tak mocno zespolonym z tą bohaterką jest właśnie pewnie dobrze Wam znana Łydka. W zasadzie to my Zutę poznajemy bardziej przez jej zachowanie, bo ta bohaterka w zasadzie niewiele mówi w tym utworze. Największą gadułą spośród młodziaków jest matka. Ojciec i Zuta przy niej powiedziałabym bledną. W bohaterze Zuta przywołuje skojarzenia z Kopyrdą, bo oboje są tacy bezkompromisowo nowocześni. Kiedy wobec Zuty Józio zostaje ukazany jako chłopiec staroświecki, to on chce za wszelką cenę zmienić tę gębę. Stara się najpierw zmienić sposób, w jaki postrzega go dziewczyna, a następnie postanawia obnażyć sztuczność jej zachowania, bo on chce pokazać, że dziewczyna tylko pozuje na nowoczesną. Ale wiecie, Zuta jest twardą sztuką, długo nie daje się sprowokować, w zasadzie ulega dopiero na sam koniec drugiej części, tej drugiej części utworu. I nawet wtedy, kiedy do jej pokoju w nocy wpada Kopyrda, czy staje przed jej oknem Kopyrda, zaproszony przez Józia, to Zuta, możemy powiedzieć, tak trzyma się. Ona zaprasza go do swojego pokoju, nie okazuje zdziwienia jego przyjściem i jest gotowa na to, by spędzić z nim noc, przecież sama inicjuje pocałunek. Jednak przyjście Pimki wyprowadza ją z równowagi, ona nie wie, jak zareagować na pojawienie się Belfra. Kiedy do jej pokoju wkraczają rodzice i odkrywają najpierw obecność Kopyrdy, co w sumie nie budzi ich zdziwienia, a następnie profesora, i tutaj reakcja jest już inna, to Zuta zmienia swoje postępowanie. A zmienia postępowanie w kontrze do postępowania swoich rodziców, bo inżynier odzyskuje formę ojca, matka staje w obronie córki, a wtedy Zuta na nowo staje się tą córką, wchodzi w rolę córki, nazywając rodziców mamusią i tatusiem. Okazuje się więc, że nawet odporna na podstępy Józia Zuta musiała obnażyć swoją formę. Bohater został przyprowadzony do młodziaków po to, by stać się jeszcze bardziej niewinnym, niedojrzałym. Związek z nowoczesnością sam miał uczynić go nowoczesnym.
Kiedy natomiast opuszcza tę przestrzeń, to triumfuje. Udało mu się pokonać fascynację i uczucie wobec nowoczesnej pensjonarki i odnieść zwycięstwo nie tylko nad nią, ale nad sztuczną pozą nowoczesności. Godna uwagi jest też postać Zosi, córki Hurleckich, którą poznajemy w ostatniej części utworu. Imię bohaterki oczywiście przywodzi skojarzenia z Zosią z Pana Tadeusza, moim zdaniem oczywiście słuszne. Oczywiście te bohaterki nie są do siebie podobne, podobieństwo imion raczej ma uwypuklić różnice w postępowaniu. Zosia Hurlecka jest niezwykle taka spokojna i nieśmiała i w sumie nikt z rodziny nie zwraca na nią specjalnej uwagi. Jest też niezwykle chorowita, a opisami chorób chętnie bawi ludzi odwiedzając jej rodzinę. Ona jest taką znudzoną szlachcianką, która nie ma nic do roboty. I teraz zobaczcie, Zosia z epopei Mickiewicza uprawiała ogródek, a na przykład Zosia Hurlecka czyta podręczniki na temat hodowli warzyw. To jest właśnie pokazanie tej różnicy w postępowaniu tych postaci. Zosia raczej niczego nie potrafi, może poza czekaniem. W końcówce utworu zostanie porwana przez Józia i bardzo łatwo podda się tej nowej formie. Z powodu tego porwania nawet pokocha Józia. Wreszcie jej czekanie zostało wynagrodzone. I przez to pokochanie narzuci też gębę Józiowi, bo on sam zostanie kochankiem wobec niej, która przyjęła gębę kochanki. I jeszcze na zakończenie chciałabym powiedzieć tak może już krócej o innych bohaterach tego utworu. Może zacznijmy od Walka, parobka, którego odnajduje Miętus, tego szukający tego człowieka bez miny. Walek jest prostym chłopcem, służy jako lokajczyk w Bolimowie. Początkowo jest bardzo nieufny wobec Miętusa. Jego zachowanie postrzega jako kolejną fanaberię państwa. Oczywiście Walek nie jest człowiekiem bez gęby, on ma ją, ale jego gęba jest naturalna, ludowa, zwykła. Ta gęba powoduje, że Walkowi trudno jest porzucić dotychczasową hierarchię, dlatego nie chce uderzyć Miętusa w twarz, a nawet kiedy to robi, to w tej nowej sytuacji nie czuje się komfortowo. Walek podporządkowuje się Miętusowi, ale robi to dla niego. Z drugiej strony przecież ma odwagę uderzyć wuja Konstantego, a powodem tej odwagi jest niewątpliwie działanie Miętusa. Walek może Wam wydawać się takim prostaczkiem, ale zwróćcie uwagę na to, że bohater ten doskonale zna reguły gry panujące w jego świecie. Wie, że panowie wyzyskują chłopów. Wie też, że panowie nie są idealni, tacy kryształowi. Zna przecież ich tajemnice i chętnie dzieli się nimi z Miętusem. Widzimy więc, że ten prostaczek ma także drugie oblicze, wie więcej niż początkowo może się wydawać. I jeszcze na koniec może zwróćmy uwagę na dwie najgorsze według mnie postacie tego tekstu, wuja Konstantego i Zygmunta. Nazwałam ich najgorszymi nie dlatego, że są najgorzej wykreowane, że te postacie są najgorzej wykreowane przez Gombrowicza. Chodzi mi o to, że jako czytelnicy raczej nie możemy darzyć ich sympatią, bo te postaci uosabiały zepsucie i próżniactwo panów. Ich sylwetki są bardzo anachroniczne. Świat się zmienił, a oni dalej wyglądają jak żywcem wyniesieni z XIX-wiecznej powieści rozgrywających się w środowisku ziemiańskim. Zacznijmy zatem od wuja Konstantego. Początkowo wydaje się być taki kulturalny i ułożony, ale w rzeczywistości jest leniem. W zasadzie to tylko jej i opowiada historię, udaje światowca, a w rzeczywistości obawia się, że zachowanie Miętusa wobec Walka podszyte jest homoseksualizmem albo może bolszewizmem. Konstanty jest arystokratą i ja bym tak powiedziała, że on jest takim arystokratą pełną gębą. To on panuje w domu i żąda od członków rodziny podporządkowania się. My to widzimy we fragmencie, kiedy w pewnym momencie ciotka przychodzi do Józia i Miętusa i prosi ich, by nie schodzili na kolację, bo zdenerwowali wuja. On, Konstanty, też nie ma problemu z tym, by bić służbę. Jedną ze scen najgorzej ukazującą Konstantego i Zygmunta jest ta scena, w której katują Walka. Pozornie za kradzież, a w rzeczywistości za niewagę, za to, że odważył się wyjść poza ustaloną formę. A Zygmunt, jak możemy przypuszczać, będzie tylko gorszy od swojego ojca, bo on został przez niego wychowany w określonym systemie wartości. Wszczepiona została mu pogarda wobec chłopów. Zygmunt w zasadzie niczym się nie zajmuje, gospodarstwem rządzi jego ojciec, zatem synowi pozostaje gra w karty i odwiedziny u starej wdowy Józefy. No i jeszcze interesuje się końmi, no tak, zapomniałam o tym w sumie. W każdym razie w scenie bicia, Walka, o której już przed chwilą mówiłam, Zygmunt wykazuje nawet jeszcze większą zaciekłość niż
ojciec. I właśnie to skłania nas do myślenia, że następne pokolenie wychowane na bolimowskiej ziemi w negatywny sposób przewyższy swoich rodziców. Super jest scena, kiedy Józio mówi Zygmuntowi, że uderzył Walka. Jak on wtedy, zwróćcie uwagę, jak on wtedy rośnie w jego oczach. Jak Zygmunt na chwilę nabiera szacunku wobec kuzyna tylko dlatego, że dał Lokajczykowi pogębie. Bo dawanie pogębie jest jedyną bronią w rękach Hurleckich. Podstawą ich gęby jest pogarda w stosunku do służby. Przemoc jest jednym z atrybutów gęby panów. Podległość jednym z atrybutów parobków. Dzięki głównemu bohaterowi Imientusowi ta dotychczasowa bolimowska hierarchia ostatecznie musi się zmienić. I na dzisiaj to tyle. Aż odcinek ten nagrywam właściwie już po maturze z języka polskiego, to muszę dodać, że mam nadzieję, że egzamin poszedł Wam gładko i bezproblemowo. Nie było dziadów, jak typowała większość, w tym ja. Za to pojawił się pan Tadeusz i moim zdaniem to był całkiem taki prościutki i przyjemny temat. No ale wiadomo, to co dla mnie jest proste, nie musi być takie dla Was. Zatem jeśli macie ochotę, dzielcie się swoimi wrażeniami po egzaminie. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia.